rejestru w imieniu zarządu klubu sportowego Teksops Okusieniawa, w imieniu prezesów, działaczy kadry szkoleniowej piłkarzy oraz oczywiście własnym. Witam serdecznie wszystkich fanów futbolu, wszystkich kibiców, którzy w to niedzielne południe zasiedli na trybunach naszego sieniawskiego obiektu sportowego. Szanowni Państwo, w ten ostatni listopadowy weekend na piłkarskich boiskach rozgrywana jest 18. kolejka spotkań o Mistrzostwo Trzeciej Ligi Grupy Czwartej. Jak łatwo policzyć, jest to pierwsza kolejka rozgrywana wałsem, pierwsza kolejka rundy rewanżowej. Kolejka ta rozgrywana jest w systemie trzydniowym. Od piątku, w miniony piątek, zostały rozegrane trzy mecze, gdzie Świdniczanka Świdnik zremisowała 1-1 z Czarnymi Bułaniec. Krzyżostrowie Świętokrzyski uległo Chełmiance Chełm 0-3, natomiast Podlasie Biała Podlaska nie sprostało klubowi sportowemu z Wiązownicy, któremu uległo 3-2. Cztery mecze w sobotę i tak Wieczysta Kraków rozgromiła Karpaty Krosno, zwyciężając ekipę z Krosna 5-0. Wisłoka Dębica uległa 1-3 Wiślanom Jaśkowice. Tarnowska Unia pokonała Garbarnię Kraków 2-1. Natomiast mecz Orlęta Radzyń Podlaski Jawia Świdnik przerwany przystanie 0-2 ze względu na potężną śnieżycę, która akurat nie w tym czasie, jak rozgrywane było tam spotkanie, przechodziła nad stadionem w Radzyniu Podlaskim. Jeden mecz przełożony. Podhale Nowy Targ miało podejmować u siebie start ze Starachowic, ale na wniosek obu klubów spotkanie to zostanie rozegrane w innym terminie, najprawdopodobniej na wiosnę. W tej ostatniej kolejce rozgrywanej w bieżącym roku kalendarzowym nasz stadion już za chwilę będzie areną Derwów Podkarpacia, Sokół Sieniawa kontra Siarka Tarnobrzeg. Proszę Państwa, nasi dzisiejsi rywale, ekipa Siarki Tarnobrzeg. Klub został założony w 1957 roku. Największe sukcesy święcił w sezonie 1992-93, kiedy to drużyna Motoru zajęła 11 miejsce w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej. Ponadto Siarka dwukrotnie awansowała do 1/8 piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu centralnym, a tam miało to miejsce w sezonie 93-94 oraz 95-96. W ubiegłym sezonie ekipa z Tarnobrzega opuściła szeregi drużyn walczących o mistrzostwo drugiej ligi i tym sposobem dzisiaj tutaj na tym stadionie możemy gościć drużynę Siarki. Proszę Państwa, w historii trzecioligowych spotkań ekipy z Sieniawy oraz z Tarnobrzega mierzyły się trzykrotnie i w spotkaniach tych trzy zwycięstwa odniosła Siarka. Ostatni raz obie ekipy potykały się w bieżącym sezonie ligowym i wtedy to Siarka na swoim stadionie pokonała naszą drużynę 2-0. Szanowni Państwo, w minionej kolejce ligowej nasza drużyna, ekipa Teksom Sokoła Sieniawa, gościła tutaj po sąsiedzku w Wiązownicy, gdzie zwyciężyła miejscowy klub sportowy 5-3. A łupem bramkowym w tym spotkaniu podzielili się Sebastian Kwaśrelishwili, Janek Mróz i Oskar Maskoła, który ustrzelił w tym spotkaniu klasycznego hat-tricka. Nasi goście pauzowali, gdyż mecz, ich mecz w Świdniku z miejscową Świdniczanką nie odbył się ze względu na zły stan boiska. Tak więc Sokół dzisiaj zmierzy się z Siarką, z ekipą, która w ostatniej kolejce ligowej pauzowała. Proszę Państwa, czas na prezentację aktorów tego widowiska, którego tutaj za chwilę będziemy świadkami. Czas na zaprezentowanie wyjściowych jedenastek Siarki Tarnobrzeg oraz Teksom Sokoła Sieniawa. Nasi goście. W bramce wystąpi Hieronim Zoch. Z numerem 4 zagra Krystian Szymocha. Z 7 Kamil Orlik. Z 10 Kacper Brusiński. Z 11 Marcin Morek. Z numerem 18 Piotr Cichocki. Z numerem 20 Bartosz Sulkowski. Z numerem 25 Szymon Kaliniec. Z numerem 37 Michał Pierżało. Z numerem 47 Igor Woś. I z numerem 77 Piotr Lisowski. Oto wyjściowa jedenastka Siarki.
W rezerwie pozostają Oskar Lodziński, Paweł Mróz, Marcel Tyl, Dawid Lisowski, Bartosz Krzysztofek, Dimitrios Kalambokis, Wojciech Pieniarz, Zachary Prystejson oraz Szymon Ferek. Proszę Państwa, trenerem Siarki jest pan Dariusz Kantor, jego asystentem pan Dariusz Dul, drugim asystentem pan Wacław Maciosek, trenerem przygotowania fizycznego pan Dawid Korona, kierownikiem drużyny pan Artur Szkutnik, a masażystą pan Wojciech Kwapiński. Serdecznie witamy na stadionie w Sieniawie ekipę Tarnobrzeskiej Siarki. Proszę Państwa, szkoleniowiec naszej drużyny na dzisiejsze spotkanie desygnował następującą jedenastkę w następującym składzie. W bramce wystąpi Bartosz Siryk. Z numerem 4 zagra Maksymilian Kiełb. Z numerem 6 Damian Skała, kapitan drużyny. Z numerem 7 Jan Mróz. Z 9 Franciszek Wróblewski. Z 10 Sebastian Paczreli-Szwili. Z numerem 16 Juri Batiuszyn. Z numerem 22 Paweł Oziębło. Z numerem 23 Dawid Więckowski. Z numerem 24 Marcin Kaczor. I z numerem 99 wystąpi Oskar Mazgoła. Oto wyjściowa jedenastka Teksom Sokół Sieniawa. W rezerwie pozostają Artur Sip, Mikołaj Jesz, Karol Ptasznik, Bartłomiej Kiełbasa, Lucjan Frydryk, Radosław Roga oraz Mateusz Cyga. Proszę Państwa, przypomnę, że prezesem honorowym naszego klubu sportowego jest burmistrz miasta i gminy Sieniawa pan Adam Woś. Prezesem klubu pan Wincenty Suszyło. Trenerem pan Robert Chmura, a jego asystentem pan Dariusz Majner. Proszę Państwa, dzisiejsze zawody poprowadzi trójka sędziowska, która przybyła do nas z Rzeszowa. Jako główny pan Sebastian Godek, a na liniach asystować będą panowie Maciej Śliwa oraz Daniel Wilczak. Serdecznie witamy trójkę sędziowską z Rzeszowa. Pragnę również gorąco powitać obserwatora z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, a rolę, funkcję tą dzisiaj pełni pan Ireneusz Panasiewicz, którego serdecznie witamy w Sieniawie. Proszę Państwa, jak już wspominałem, dzisiaj po raz ostatni będziemy mogli oglądać na żywo nasz zespół, naszych piłkarzy w akcji w walce o ligowe punkty. Po tym spotkaniu nastąpi przerwa do 2 marca i wtedy to rozegrana zostanie druga kolejka rundy rewanżowej. W tej drugiej kolejce nasza drużyna uda się do Białej Podlaskiej, gdzie zmierzy się z miejscowym Podlasiem. Natomiast tutaj, na tym stadionie, po raz pierwszy w roku 2024 będziemy mogli podziwiać Sokoła 10 marca i wtedy to rywalem Sokoła będą Czarni Połaniec. Ale to mówię dopiero w przyszłym roku kalendarzowym. Natomiast tutaj już za chwilę będziemy świadkami widowiska, które miejmy nadzieję rozgrzeje nas wszystkich i zrekompensuje niedogodności pogodowe, gdyż jak wszyscy czujemy i widzimy, pogoda nie najlepsza. Wszyscy to widzą i czują poza działaczami piłkarskiej centrali, niestety. Proszę Państwa, już tylko sekundy dzielą nas od rozpoczęcia meczu z udziałem Teksom Sokoła Sieniawa oraz Siarki Tarnobrzeg. Jak to jest w tradycji tego stadionu, już za kilka chwil gorącymi oklaskami powitamy trójkę sędziowską z Rzeszowa oraz zawodników Siarki i Sokoła Sieniawa. Proszę Państwa, gorącymi klaskami powitajmy trójkę sędziowską z Rzeszowa oraz ekipy Siarki Tarnobrzeg i Teksom Sokoła Sieniawa. Gorące oklaski! Barwy czarno-żółte, nasi goście, ekipa Siarki. Barwy niebiesko-białe, nasz Teksom Sokół Sieniawa. Proszę Państwa, zanim arbitrzy dadzą sygnał do rozpoczęcia meczu, czeka nas niezwykle miła uroczystość. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że już po raz drugi zawodnik naszej drużyny zdobył medal piłkarskiego orła wydawnictwa Polska Press. Tym razem nagroda ta trafia w ręce Sebastiana Kwaczareli-Szwili.
Nasz zawodnik w miesiącu październiku okazał się najskuteczniejszy na Podkarpaciu wśród piłkarzy grających od ekstraklasy do czwartej ligi. Zdobył 6 goli i wyprzedził m.in. Kamila Orlika z Siarki Kardobrzeg. Sebastian, gratulujemy, a nagrodę wręcza redaktor Nowin, pan Grzegorz Kostka. Jeszcze raz gorące oklaski dla naszego zawodnika. Oczywiście czekamy na kolejne gole, na kolejne trafienia, nie tylko w wykonaniu Sebastiana, ale również pozostałych zawodników naszej drużyny. Proszę Państwa, przechodzimy do wydarzeń boiskowych, do meczu, który rozpocznie się już za chwilę. Jeszcze raz w telegraficznym skrócie wyjściowe jedenastki Siarki Tarnobrzeg oraz Sokoła Sieniawa. Nasi goście. W bramce wystąpi Hieronim Zoch, z czwórką Krystian Szymocha, z siódemką Kamil Orlik, z dziesiątką Kacper Dusiński, z jedenastką Marcin Gmurek, z osiemnastką Piotr Cichocki, z dwudziestką Bartosz Sulkowski, z numerem 25 Szymon Kaliniec, z numerem 37 Michał Wierżawo, z numerem 47 Igor Woś i z numerem 77 Piotr Lisowski. Nasza drużyna. W bramce wystąpi Bartosz Sirek, z czwórką Maksymilian Kiełb, z numerem 6 Damian Skała, z siódemką Jan Brus, z dziewiątką Franciszek Wróblewski, z dziesiątką Sebastian Paczreliszwili, z szesnastką Juri Batiuszyn, z numerem 22 Paweł Poziębło, z numerem 23 Dawid Więckowski, z numerem 24 Marcin Kaczor i z numerem 99 Oskar Mazgoła. Oto wyjściowa jedenastka Sokoła. Proszę Państwa, piłka już na środku. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra. A ja jeszcze raz serdecznie witam wszystkich fanów futbolu. Życzę wielu niezapomnianych emocji. No i przede wszystkim efektownych goli. Jak też proszę tradycyjnie o ten sportowy i kulturalny doping. Niech zwycięży sport. Niech zwycięży lepszy. Życzę wielu gorących emocji. Lewa, biegł! Brawo! Chodź,
Thank you.
Kraszaniu? Pusza. Lewo. Orkoszu. Ta minuta spotkania i Kacper Prusiński zdobywcą bramki dla Siarki. Teksom Sokół Sieniawa, Siarka Tarnobrzeg 0-1. Come on.
Żółtą kartką upomniany zawodnik naszej drużyny Oskar Mazgoła. Yeah.
Yeah.
Ja
Thank you.
do końca, jak trzeba! Szymon Kaliniec w 42 minucie spotkania zdobywa drugą bramkę dla tarnobrzeskiej Siarki. Teksom Sokół Sieniawa, Siarka Tarnobrzeg 0-2. Ja! Jeszcze raz!
Pierwsza połowa meczu potrwa co najmniej jedną minutę dłużej. W tym momencie zakończyła się pierwsza połowa meczu. Mecz 18 kolejki pomiędzy Teksą Sokół Sieniawa a Tarną Brzaską Siarka. Po pierwszych 45 minutach nasi goście prowadzą 0-2. Przypomnę, pierwszą bramkę zdobył dla Siarki Kacper Prusiński. Natomiast na 0-2 podwyższył Szymon Kalinic. Zapraszam Państwa teraz na 15-minutową przerwę.